Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maget, witam was moi drodzy na kolejnym, a czy w kolejnym materiale o World of Warships i dzisiaj mówimy sobie to co się obecnie dzieje na rankingówkach, czyli kto czym gra, kto sobie jak radzi i co najsensowniej wybrać, żeby coś tam w tej bitwie ugrać. No i tak moi drodzy, tutaj obejrzymy sobie moją przegraną niestety bitwę na Bensonie, jak widzicie nie ma tym razem tutaj lotniskowca. Widziałem, że różne osoby już się chwalą na tym na Facebooku. Na grupie i globalnej, i naszych polskich grupach, że wbiły już jedynki, czego serdecznie gratuluję wytrwałości i uporu. Sorry, to powiadomienie. Niestety nie wiem, jak to wyłączyć, ale o co chodzi? Osoby, które w większości wbiły już jedynki lub są dosyć wysoko w rankingu, bitów rankingowych, grały głównie na lotniskowcach. I teraz tu pojawia się pytanie, którym lotniskowcem grać najsensowniej. Wydaje mi się, że no brytyjskie lotniskowcy mają tutaj lekki problem, bo no ich sposób pozyskiwania na tych klanów, na tych rankingówkach jest dosyć ograniczony, bo przeważnie gracze pływają w stadach. I trzeba polować na dedeki, co jest głównym źródłem i expa, i jakiegoś tam wkładu w bitwę, żeby nasza drużyna miała jakieś sensowne szanse. Także głównie polujemy na dedeczki. A do tego najlepiej sprawdzać się będą amerykańskie lotniskowce, także Lexington, bo on jest uniwersalny, możemy podpalać, możemy zalewać. Shokaku też radzi sobie dobrze i Enterprise radzi sobie chyba najlepiej z dostępnych obecnie lotniskowców, jeżeli chodzi o rank... Znaczy dostępnych, no z możliwych do zagrania, bo Enter oczywiście jest niedostępny w chwili obecnej. Ja tu w międzyczasie zadymiłem naszego Talina, że mógł sobie postrzelać i płynę sobie tutaj w kierunku KPB, żeby mu pospotować. Jest Kozak, jest Harakaze, mają chłopaki dwa radary, także trzeba troszeczkę ostrożnie. I zobaczycie, co się tutaj będzie działo. Jeżeli chodzi również o dalszą część dyskusji o mecie i tym, co się dzieje w bitwach rankingowych, to tak jak mówiłem, lotniskowce pozwalają dosyć szybko i sprawnie dostać, dostać się na wysokie rangi. Jeżeli chodzi o pancerniki, to króluje Massachusetts. Widzę, że pojedyncze Odyny się trafiają, jakieś tam Tirpice, Bismarki, ale... Lenin, teoretycznie, który powinien być najtwardszym tutaj pancernikiem, ze względu na jego jako taki pancerz i kuzniecowa na pokładzie, wydłużającego jego żywotność, nie jest aż tak często widywany. Także Massachusetts tutaj głównym jest wyborem, jeżeli chodzi o pancerniki. Ja tutaj teraz torpedowałem w kierunku tych wysyp po lewej, bo stwierdziłem, że jak gościu zostanie wyspotowany na tym martelu, no to raczej nie będzie płynął tutaj na tą stronę, gdzie chciałem się za wyspy schować, żeby za mocno strzał nie dostać. No i widzę, że robi wszystko. Ten jest zgodnie z moim planem, także będzie ładne torpedowanie na dzień dobry. Jeżeli chodzi o Dedeki, to głównie króluje tutaj Kozak i Loyang. Loyang ze względu oczywiście na swoje 5,5 km hydro, które jest dłuższe od tego, co mamy na niemieckich niszczycielach. I kozak ze względu na swoje dobre kamo i siły ognia. Tam Hydro nie pozwala nam, co prawda, na zagranie tego typu, że dymimy się blisko przeciwnika i go rozstrzeliwujemy, ale możemy gościa po prostu rozpykać. Zdział mając go na tych 5,5 km, jak go złapiemy, to już powinniśmy go do portu w większości przypadków wysłać. Co dalej? Akizuki też się jako tako sprawdza, widziałem. I to tyle w zasadzie, jeżeli chodzi o Dedeki. Bardzo rzadko pojawiają się Lightningi, które też potrafią oczywiście w dobrych rękach być dobrze wykorzystane. I tak, Kozak, Loyang, czasami kit nawet się pojawia też, ale to rzadko. Ja Wam widzicie Bensona w tej chwili w użytku z rozbiciem, bo lotnie jednak też się pojawiają dosyć często, także one też stanowią dosyć spory problem. I, ale chyba z tego Bensona zrezygnuję. Kozak ma jeszcze o tyle ułatwione zadanie, że tam zasłona dymna ma bardzo krótki czas przeładowania. Dodatkowo, jeżeli weźmiemy sobie ulubionego kapitana, to możemy ten czas jeszcze skrócić. I jak mamy nas nad głową samoloty, to pykamy sobie dymę, którego i tak mamy chyba z 7 sztuk w full opcji. Także no jest tego dymu sporo, możemy sobie w tym dymie przeczekać jakieś tam krążące nad nami samoloty. Pelotka niestety nie powala, ale dym ratuje nam skórę. Bardzo mało jest krążowników. Jeżeli już ktoś się de decyduje na krążowniki, to yy, widziałem ostatnio sporo yy, właśnie talinów, które mają, wiadomo, radar i konkretną siłę ognia. Są też yy, Atagosy i Prince yy, Prinzengierny pływają. W większości innych okrętów nie widziałem za bardzo. Yy, jakieś pojedyncze Clevelandy, ktoś tam próbuje Denburgiem, ale to zwykle się kończy szybkim dewastem, także z yy, krążowników. Premium, gdybym miał coś polecić do gry, to zdecydowanie poleciłbym właśnie Atago, Prince Eugena i Maintza, bo Mains ma dosyć wysoką szansę na pożar, spoko, penetrację i szybki reload. Także on sobie tutaj radzi, jeżeli chodzi o po prostu palenie przeciwnika z dystansu. Jeżeli chcielibyśmy grać typowo w zachowanie gwiazdki, no to właśnie wydaje mi się, że szybkostrzelne, dobrze palące krążowniki powinny nam tutaj dać największą możliwość zachowania gwiazdki. Oczywiście to jest specyficzny typ gry, ale jeżeli chcecie grać w ten sposób, że mieć jakiś okręt, który jest w stanie pomóc drużynie, ale w sytuacji, kiedy drużyna stanie w pierdziel, tą gwiazdkę nam zachować, no to myślę, że mains. I Cleveland by się jako tako sprawdził, bo Cleveland ma dobry, e, dobry reload, jako taki damage zadaje. Pożary też nie są jakoś tam tragicznie, e, w małych ilościach się pojawiają, także nie jest to też wybór. Trzy torpedy nam tutaj tej przytuli jeszcze zalanie mu weszło, także będziemy mieli drugie dewastujące uderzenie, drugiego fraga. Mamy dwa do jednego, sytuacja bardzo ładnie się ukształtowała na mapie. E, straciliśmy póki co dopiero jeden krążownik, widzę, mainca, właśnie straciliśmy trochę głupio. No ale co, spoilerowałem wam na początku tą bitwę, także będziecie mogli sobie zerknąć. Co mamy, jeżeli chodzi o graczy w tym sezonie, no to to jest standard. Parada takich drużyn, że można by skręcić klocka i nic nie jesteśmy w stanie uciągnąć z tej bitwy, bo nasi składają się w takim tempie, że nawet jak przeżyjemy te pogromy, to zostajemy sami na końcu i no, no nie ma siły, żeby coś ugrać. Widzicie, mamy 2 do 2 w, w okrętach, mamy przejęte 3 kapy, 3 minutki do końca, i nasi postanowią zacząć umierać sobie teraz. Także tu mamy jeszcze Talinę na dobiciu, więc gdyby masa do niego strzeliła, nie wiem czy Władywostok ma zasięg, pewnie nie, ale masa i Talin, myślę, że spokojnie mogliby go wyfarmić. Tym bardziej, że jego tutaj spotuje, to powinien gość już dawno nie żyć. No, ale jak widzicie, yy, ucieknie sobie i będzie tutaj dalej yy, zawracał gitarę. Więc krążowników na tych rankedach jest bardzo mało. Zresztą na pewno widzicie to, jak wchodzicie do kolejki bitew rankingowych, że większość okrętów w kolejce to są pancerniki. One są w ilościach jakichś tam horrendalnych 30-40 pancerników w kolejce. I w większości są to właśnie pancerniki typu Massachusetts. Inne, rzadziej, tak jak mówiłem, Tyrpizów jest troszkę, Bismarków, Odynów, a inne dosłownie jednostkowo się pojawiają. No i Lenin, tam teoretycznie, tak jak mówiłem, powinien być najtwardszy, ale najtwardszy nie jest, bo żeby. Troszeczkę przypuszczować tym okrętem, no to trzeba mieć jednak wsparcie, a gracze grają na rankingówkach z różnych powodów. Tutaj widzicie, że zrobiło się już 2 do 3. Na kapa A wjeżdża nam North Carolina. Harakaze jest gdzieś na boku Władywostoka, także prędzej czy później go storpeduje. No i tam z tyłu później sobie Czapajew, tu mieliśmy kozaka. No i Talin uciekł nam na ogrysku. Mamy tutaj. W tej chwili tego kozaka wyspotowanego, ale to jest dosłownie ułamek sekundy, także torpedowania tutaj żadnego sensownego już nie zobaczycie w moim wykonaniu. Ja na dedekach jestem bardzo słabym graczem, także ta bitwa trafiła mi się po prostu jak ślepe kurze ziarno, także... Ale widzicie, mimo naprawdę fajnej sytuacji na mapie. Zniszczenia martela, który mógłby trochę krwi napsuć, pływanie na dużym zasięgu i palenie. No i zniszczeniu pancernika, który dosyć sensownie był ustawiony. Mieliśmy przejęte trzy kapy i teraz nagle zaczynamy przegrywać, także widzicie, że rankedy tutaj, no dosyć losowa jest wygrywalność tych bitew. Ale tak jak mówiłem na początku, największy procent zwycięstw na rankingówkach mają lotniskowce i właśnie. Mam zamiar z trochę pograć. Oczywiście kompletnie tego nie umiem robić, ale jak będzie mi szło dobrze, to powiem, że jestem po prostu, że się uczę i mam postępy. A jak będę dostawał w i nie będę pomagał drużynie, to powiem, że gram dla zabawy i dobrze się bawię przy tym. Także nikt mi nie zarzuci, że coś robię źle, bo gram dla zabawy, prawda. Także tego typu tutaj będę taktykę stosował. Torpet nie dostał nikt niestety, zaraz nam będzie Władywostok powolutku umierał. Nikt tutaj, widzicie, nawet to Harakaze miało szansę, wypłynęło troszeczkę wolniej, ale tutaj Kozak storpedował nam wostoka No i z Kozakiem jest jeszcze innego typu yy, przeprawa, gdyż on jeżeli robi jolo, to najprawdopodobniej wpakuje wszystkie torpedy w przeciwnika, bo mamy puszczanie torped, to brytyjskie pojedyncze, więc możemy po sznureczko wypuścić wszystkie torpedy nawet w dziobujący do nas okręt. Na żadnym innym niszczycielu tego nie zrobimy. No i tutaj już teraz jest rozpaczliwa walka o cokolwiek, bo tutaj został nam uciekający gdzieś tam na krawędź mapy Tallinn, Massachusetts, które kręci się nie wiadomo za czym. No ja tutaj w starciu z kozakiem i z pancernikiem raczej wielkich szans nie mam, chociaż i tak tutaj udało mu się troszeczkę tego mu uszczuplić, może nie w tych, nie, to nie ta bitwa może, no ale dostał tam 2,5 koła czy więcej nawet, także jeszcze nie najgorzej, z tego strzału wyszedłem. No ale tutaj będzie już tylko coraz gorzej. Widzicie, że mieliśmy fajną sytuację na mapie, ale drużyna jest taka, że potrafi zepsuć wszystko, co się tylko da. Wielce ubolewam nad tym, że system rankingów działa tak jak działa, czyli mamy gwiazdki, zachowywanie gwiazdki i inne takie rzeczy, bo. To w żaden sposób nie promuje graczy, którzy umieją w tę grę grać. Promuje po prostu tych, którzy mają na tyle cierpliwości i wytrwałości, żeby dobić do jedynki, bo są ludzie, którzy pykną sobie tysiąc bitew i w końcu uskrobie się tych bitew wygranych tyle, żeby do tej jedynki dojść, ale no nie wydaje mi się, że to byłby, byłby w jakimkolwiek stopniu wyznacznik umiejętności gry. Gdyby tu był ten system wprowadzony co na bitwach klanowych, przepraszam, to wtedy miałoby to jakiś sens, bo lepsi gracze graliby coraz lepszymi. A słabsi siedzieliby na dole. No ale to oczywiście zniechęci tych słabszych, a oni nie wydadzą pieniędzy. No i koło się zamyka, czyli nie ma zysku. To się na pewno ten pomysł nie. Tego pomysłu się na pewno nie wprowadzi. Bo po co? Gra jest przecież tworzona dla zysku, a nie dla tworzenia zdrowej konkurencji, czy tam. Znaczy między graczami, oczywiście a nie dla stawania na wyżynach swoich umiejętności, tylko po prostu, żeby trzepać kasę. A jak się ogłosiło sezon bitew rankingowych na ósemce, no to wiadomo, że na ósemce Premek jest odgroma, także ktoś coś na pewno sobie dokupi, żeby w tych rankingówkach wziąć udział. Także Widzicie, tutaj już mamy 4 do 2 we fragach dla czerwonych, mamy straconego jednego kapa w kierunku B, płynie sobie Harakaze. Talin ma 1700 hapsa i strzela, także no już tutaj raczej długo nie pociągnie, niestety Nord Carolina nie nadziała się na moje torpedy, przyhamowała sobie. No i tutaj będą moje ostatnie chwile, mogę sobie te torpedy zachować. O, teraz Talin dobił i Stalina, wreszcie po takim czasie. Nawet jedna torpeda niestety nie wejdzie tutaj w Carolinę. Gdybym ja tutaj te torpetki sobie zachował, to mógłbym sobie z tego gościa jeszcze tego, który zaraz mi go wypłynie na blisko, dopaść. Ale łapię jeszcze radar z Czapajewa, także. No widzicie, wystarczyłaby minuta, żebyśmy po prostu przeżyli, nie oddali kapów i by to jakoś wyszło. No ale niestety, no proszę, jest harakazek, które płynie sobie teraz w kierunku naszego B, już je przejmuje, blokuje je nam i jesteśmy ugotowani. Massachusetts wdało się w walkę z North Caroliną, z Czepajem, gdzieś tam jeszcze Kozak w pobliżu, także no gościu raczej długo nie pociągnie, a ja przy takim stanie HP nie dam rady artyleryjsko-harakaze i bitwę przegramy, także bitwy rankingowe, tak jak promowały, tak promują po prostu upór i wytrwałość, a nie umiejętności gry. Oczywiście jest jakaś tam różnica między graczami dobrymi, a tymi tragicznymi, bo gracz, który jest graczem dobrym na pewno ma dużo większy wkład w wygraną swojej drużyny i przyspieszy na pewno zdobycie tej rangi pierwszej dla siebie, bo więcej tych bitew będzie wygrywał. No ale taki, który kompletnie grać nie umie, ginie w pierwszych minutach, równie dobrze może do tej jedynki dojść, bo mu losuje takie drużyny, że drużyna wyciągnie nawet bez tego jednego matoła, który sobie umarł na początku Środku, także no nie jest to mój drodzy, no właśnie, no jestem ostatni tutaj i zaraz mi Harakaze złapie na blisko, no i niestety będzie po zawodach. Także podsumowując, w większości przypadków pancerniki to Massachusetts, dedeki to Kozaki albo Loyangi, no i lotniskowce coś tam też próbują grać, no i właśnie, gościu ma 11 hołach, a ja mam 5. Harakaza nie jest takim tragicznym okrętem, jeżeli chodzi o działa. Także, no tutaj, raczej wielkie, yy, wielkich szans nie mam. No i to by było w tym materiale tyle. Także do usłyszenia, moi drodzy. Cześć i na razie.